budowa Nowej Huty była wielkim przedsięwzięciem propagandowym. Nowa Huta miała być symbolem nie tylko nowego ustroju, ale także odbudowującego się po zniszczeniach wojennych kraju. To był entuzjazm tak wielki, że myśmy nocami siedzieli. Myśmy się naśmiewali z systemu często, ale z drugiej strony wiedzieliśmy, że to nas przeżyje, że my musimy zrobić coś wspaniałego, prawda? To okazja jest rzadka, prawda? I muszę powiedzieć, że ten patriotyzm, jakaś zrozumiała tendencja do tego, żeby tworzyć najlepiej jak potrafimy, to jest mniej więcej zagadką fenomenu Nowej Huty, bym tak powiedział. O ile w Krakowie mamy ulice wąskie, to tu mamy szerokie. O ile w Krakowie każdy dom jest inny, to tu całe miasto miało być zbudowane według jednolitego projektu, według jednolitego zamysłu. Ulice są idealnie proste, rozmieszczone geometrycznie. Urzędy, szkoły, przedszkola są w zasięgu ręki. Wszystko zostało tutaj dokładnie przemyślane. Działalność architektów obejmowała nie tylko plan, nie tylko poszczególne budynki, ale przede wszystkim wnętrza. Projektowało się wszystko od detalu, skończywszy na całym planie, że zieleń była równocześnie robiona. Dzisiaj to już jest wielki park, prawda? Nowa Huta jest objęta ochroną konserwatorską, głównie dlatego, że socrealizm był ostatnim wielkim stylem w architekturze. Po nim nastąpił modernizm, który charakteryzował się całkowitym chaosem, luźnym planem, jak pewnym bezładem. Tutejszy socrealizm nawiązuje swoim stylem do renesansu. Cechą socrealizmu było to, że domy miały być w stylu narodowym, więc każdy region miał jakiś trochę inny styl. Tak, w Rosji był to klasycyzm, u nas był to renesans. Stąd Nowa Huta miała być jakby uzupełnieniem renesansowego Krakowa. Plac Centralny jest takim dobrym przykładem zalet socrealizmu. Otóż wszystkie ściany wyłożono kamieniem. Ten kamień jest odpowiednio przycięty, odpowiednio wyprofilowany, tak by nawiązywał do dawnej architektury, która panowała we Florencji czy w Rzymie w XV i XVI wieku. Dziś właściwie w stylu socrealistycznym, takim stricte, mamy tylko niewielką część Nowej Huty. Plac Centralny, Teatr Ludowy, Kino Świt czy Centrum Administracyjne Huty to są właściwie jedyne przykłady tego, jak Nowa Huta miała wyglądać, bowiem takie kamienne okładziny, jak widać tu dookoła, miały być w całej Nowej Hucie. Koncepcja Nowej Huty jest dlatego ciekawa, jest pewnym fenomenem, że tutaj jest jedność. Jedność układu urbanistycznego z architekturą, skromną architekturą, ale podkreślającą układ urbanistyczny. Prawda? Są place, ulice uformowane, niezbyt rozkrzyczane. Czuje się jedność tego wszystkiego. Każdy czuje, że to jest coś, co było tworzone z myślą o ludziach przede wszystkim. Urodziłam się w Hucie, a wychowałam się właśnie tutaj. To jest właśnie klatka, przez którą wychodziłam, przez którą uczyłam się chodzić, a na pierwszym piętrze są okna, z których obserwowałam świat. Często nie pamiętamy kilka lat ze swojego życia, a pamiętamy na przykład dwie trawki, które gdzieś tam między kamieniami wyrastały 40 parę lat temu. Tutaj przyjeżdżaliśmy z rodziną. Mój tata oddawał się swojej pasji wędkowania. Tutaj razem z nim wspólnie łowiłem pierwsze moje okazy. Opowiedz mi, Huta był to cykl krótkich, kilkuminutowych filmów, wywiadów. Pomysł narodził się wraz z projektem Aplikacja Kultura, który zawierał w sobie, poza warsztatami dla dzieci, dla dorosłych, młodzieży i seniorów, również taką formę opowieści o Nowej Hucie, taką formę wspomnień o Nowej Hucie. To miejsce jest dla mnie niezwykle ważne ze względu na to, że w zasadzie kształtowało dokładnie to, kim teraz jestem. Słowo dom kojarzy mi się z mieszkaniem trzypokojowym, tutaj właśnie w stylu socrealistycznym. Słowo miasto kojarzy mi się z całą Nową Hutą, z jej niezwykłym układem urbanistycznym i pięknymi kamienicami. I to jest mój archetyp miasta, archetyp piękna, archetyp domu.
prostu rodzice nie mieli wstępu. Tutaj się strefa kończyła tutaj niewidzialności. Dzieci, tak, dzieci czuły się niewidzialne na tym ogródku, tak jakby w ogóle rodzice ich nie widzieli. A skończyło się tak, że przywieźli taki wielki głaz i na potężnym łańcuchu przypięli nasz biedny globus i to był początek jego końca. Niektóre wypowiedzi były naprawdę wzruszające. Jedną z bardziej wzruszających historii jest historia, którą opowiada nam pani Lidia Rozmus, która po 30 kilku latach wróciła pod swój dom. Nie była tam, odkąd wyprowadziła się z Nowej Huty. Po 35 latach ponownie jestem w tym pięknym, czarownym miejscu nad zalewem w Nowej Hucie. Tak jak w moim haiku, które napisałam na cześć zalewu, nad zalewem, w pamięci drzew nasze pocałunki. I jakby się zgadza, bo i również takie wspomnienia mam, nie tylko ja. Wszyscy, całe nasze pokolenie, że tak powiem, całowało się nad zalewem. Ale to było bardzo takie piękne, niewinne i prawdziwe. I bardzo piękne, w związku z tym mamy wspomnienia.